zobaczcie, jak żyje Maja i Krzysztof Rutkowscy. Odwiedziliśmy ich na chwilę po komunii juniora i odnowieniu przysięgi małżeńskiej. A to dopiero początek materiału. Oglądajcie do końca. No widzę, że widzisz, witam mnie tutaj moja ukochana córka. Ojej, to jest Śnieżynka, tak? To jest Śnieżynka. Ale tu jest zupełnie inaczej niż w tamtym domu. Tu jest zupełnie inaczej. Tu jest domowo. Tu jest domowo, tu jest pięknie, kochanie. A tak smaku przywiozłem, mamy obiadek. No super. Przyjechałam zobaczyć, jak wy tutaj żyjecie i co jest takim waszym azylem. To jest ten dom? Tak, to jest ten dom. Ten dom, o którym ci mówiłem, gdzie budzę się wśród drzew, wśród sosen. Oddycham żywicą. Jesteś w miejscu, gdzie można zatapiać się w cudowne chwile życia rodzinnego. Dlatego nie dziw się, że ja tu, będąc w tym miejscu, nie jestem w stanie być tak aktywny zawodowo, jak jestem tam. Tam jestem jak żyleta. Idę, nie myślę o niczym. Powiedz, jak ja mam pracować w tak pięknym otoczeniu? Kiedy żona do mnie, kochanie, czy coś zjesz, może atak smaku ci przygotować? Junior, tatuś, zrób kanapki. Śnieżynka, tatuś chce wyjść na spacer. Widzisz? Tak jak widzicie, piękne kwiaty, które Maja przygotowała i zorganizowała z Holandii. Cały tir kwiatów przyjechał z Holandii. Sala imprezy komunijno-weselnej, bo tak możemy to powiedzieć, była utopiona w przepięknych kwiatach, które przyjechały, które zorganizowała moja żona z Holandii, która była niczym kwiat na tle tych pięknych kwiatów i też była żywa. Bo ludzie podchodzili i pytali, ty, to prawdziwe, to są żywe kwiaty. Nikt nie wierzy. To tak chciałam zapytać, co tak naprawdę zainicjował też to, że postanowiliście odnowić przysięgę małżeńską, oprócz tego, że była oczywiście komunia juniora. Wspólnie zdecydowaliśmy. Wiesz, 15 lat wspólnego życia, 15 lat w bogactwie i biedzie, w dobroci i różnych problemach. Pewnego rodzaju na początek amplituda różnych zdarzeń. Później zupełny konstans. Cudowne, wspaniałe, kwieciste, tak jak te piękne kwiaty i moja żona, która stała się do nich, które się stały do mojej żony, do nawet wizerunku tłem, dały nam pewnego rodzaju możliwość normalnego funkcjonowania. Chociaż telefon nie milczy, ale będziemy musieli na razie wyciszyć. I muszę wam powiedzieć, że 15 lat, tak jak wczoraj, dosłownie, tak jak wczoraj, 15 lat, to jest bardzo długo. To jest mój rekord życia w ogóle w jakimkolwiek związku. Czyli są, chodź kochanie, więc Krzyś codziennie chodzi na msze. Okej. Tak, zawiozę cię do kościoła i zapinam ci muszkę. A czy ten kolor garnituru taki od początku był pomysł? To był narzucony. Okej. Okay. Przez rodziców. Mieliśmy właśnie dwa wzory podobne. Tutaj szyła projektantka Monika Boska-Nowakowska ze Szczecina. Ja pojechałam do tej firmy do Łodzi. Wzięłam próbki tutaj materiałów. No i właśnie Monika uszła, no żeby się nie wyróżniać. Czy ta komunia się udała tak, jakbyś chciała? Tak, jak najbardziej. Krzysiu, to Krzysia trzeba się zapytać, prawda? Krzysiu? Jak? Podobało się? Nawet ponad plan, co? Nie spodziewałeś się. No. Jednego auta się spodziewałeś, ale dwóch się nie spodziewałeś. Mama nie chciała BMW, tak? Bo powiedziała, że to jest niebezpieczne. No. I tata zrobił to tak naprawdę. Przeczytałam w gazecie. Nie, nie wbrew. Poza plecami. Poza plecami przeczytałam w gazecie, jak już tata zdjęcia wysłał, więc tak to wyglądało. No i... Tylko, że wysłałem zdjęcia i Maja się zapytała, czy ty mu kupiłeś samochód? Nie, to jest tak tylko dla bajery. Czyli rozumiem, że tutaj tata jest najważniejszy, ale mama jest chyba też ważna, co? Krzysiu? Jak to jest, Krzysiu? No, że najpierw po prostu to. Najpierw chciałem bardzo driftować i ciągle mamie pokazywałem, tacie, ale mama mówiła, że to jest niebezpieczne, że mogę się rozbić. Ale tata chciał. Ale jak mieliśmy już dostać te auto elektryczne, no to już mama w ogóle już o tym nie myślała i wybiła mi to z głowy, ale jak już kurde zobaczyłem sobie BMW.
No to co? Ja chciałam, żeby zamiast na to, że się ścigał, to ten czas poświęcił na naukę języku, bo muszę powiedzieć, że Krzyś naśladuje tatę, ale także bardzo pozytywnie, bo no już naprawdę prawie rok temu, kiedy rozpoczął się rok szkolny, no to Krzysiu mnie poprosił, aby uczęszczać na prywatne lekcje języka niemieckiego, żeby być tak jak tata. To nie tylko fryzura, nie tylko ubiór, ale także no, takie... Języki obce. Kilka języków obcych jest znanych bardzo dobrze. Goethe bodajże powiedział takie piękne, piękne słowa, muszę to zweryfikować, czy na pewno Goethe. Im więcej znasz języków, tym więcej masz twarzy. W związku z tym, wiesz, no, ta komunikacja z ludźmi daje nam ogromne możliwości, tym bardziej, że Krzysio też lata z nami do różnych państw, przebywa z nami w różnych miejscach. Mamy domy w Grecji, tam latamy, w związku z tym angielski jest jego językiem podstawowym w szkole. Zapraszam też wszystkich za twoim pośrednictwem do obejrzenia Deutsche Vita. Jest to kanał Niemiecki bez granic. Wystąpiło tam parę w tym programie, parę gwiazd, również Wiśniewski, a ja w tej chwili przygotowuję cover w języku niemieckim. Matthias Reim śpiewał lata temu fajny utwór, który będzie niespodzianką oczywiście, bo zaśpiewamy go razem z Juniorem. A ja wam pokażę, z czego Żonko, się składa. Bardzo proszę, przygotuj, jak wrócę, to przygotuj bardzo dobry obiadek z ataku smaku. Zaoszczędzamy, ale to muszę powiedzieć, ale to im muszę jeszcze powiedzieć, że ja bardzo dużo czasu kiedyś spędzałem w kuchni. Lubiłem gotować. Ale tylko w niedzielę, tylko w weekend, dlatego że no w tygodniu nie miałem czasu. Ale to, co w tej chwili jest, i naprawdę wierzcie mi, kochani, każdemu powiem jedno. Proponuję zaoszczędzenie czasu. I zresztą żonka o tym wie, że z dwóch opakowań zrobię garnuszek dla całej naszej rodzinki. Dodam odrobinę płaszczyzny, śmietanę i modyfikuję. No jest urozmaicone. Ale jest urozmaicenie, ale jest bardzo dobrze, tak? To dziękujemy, dziękujemy bardzo. Ja zawiozę. Naprawdę. Ja naprawdę. Wam, jak dojedziecie. A teraz zabrałam właśnie tutaj ciebie, mają takie damskie pogaduchy, ale też jest z nami twój syn, Junior. No przede wszystkim, jak ci się podoba ta komunia, Krzysiu? No, najlepsza impreza, jaka w ogóle była. Ale były też różne imprezy na tej sali. Już urodziny, prawda? Urodziny twoje, 18 Kai. Ale Krzysiu, właśnie jak, kiedy ty przyjechałeś w czwartek albo w piątek z kierowcą z zajęć, bo ja byłam tutaj właśnie zajęta, ja zawsze codziennie wożę go, zawożę do szkoły, odbieram, jadę na zajęcia. Z angielskiego. No z angielskiego, z dodatkowego angielskiego i kierowca go przywiózł, no i on się pyta osób, które tam pomagały, organizowały z różnych firm, a coś tutaj się dzieje, a to chyba Janusz, tak? Z nagłośnienia mówi, nie, no nic tutaj, nie ma żadnych przygotowań, to mina mu tak zrzędła. A po prostu wszedł do środka, to stoły przywiezione, już były dekoracje, piękne obrusy i miał taki uśmiech od ucha do ucha, żyrandole podwieszone już było, jaki był uśmiech, był bardzo szczęśliwy, tak, Krzysiu? Taki jak teraz mam. Ja widziałam też, że ty śpiewałeś z tatą, że był taki moment, kiedy razem żeście z tatą śpiewali. No tak. Skąd taki pomysł? Czy robicie to razem? My zawsze tak śpiewamy. Jak był malutki, byliśmy w różnych programach, w śniadaniówkach i Krzysiu zawsze podśpiewywał. To prawie zasypiał przy tych piosenkach i tak był malutki, nie, miał już 9 miesięcy, to cały czas lubił sobie przekładać właśnie Detektyw Rutkowski, książkę. Ona była taka wygnieciona, gdzieś jest ta książka i on wszędzie z tą książką chodził. No ale też widziałam, że... Jeszcze jak miałem 4 lata, to pokazywałem mamie ten obrazek, gdzie to był z jakąś dziewczynką, którą uratował i byłem z Nikolą, z którą właśnie mąż uratował z Norwegii, wywiózł ją, która po linie zjechała w Miśka, był telefon schowany, no i Krzyś właśnie jak oglądał to, to mówiła, dlaczego ta dziewczynka jest przy tacie, jestem zazdrosny. Tylko po prostu słyszałam, jak to mama ciągle mówiła o tych baciarach. No to miał dzwonek z baciarów. Ale ty się za chwilę popłaczesz. Nie, no nie popłaczę się. Jak ty się na mojej komunii popłakałaś, widziałem. Tak? No bo... Zruszający moment dla mamy, nie, myślę. Bo się wzruszyłam, bo było tutaj właśnie mąż powiedział, że też jest z nami i mama jego Ula, która tak naprawdę umierała przy mnie i Jerzy i mój tata i to dla mnie tak jest, ale dzisiaj nie będę płakać, obiecuję ci. Czasami masz taki męski wypad z tatą
i razem siedzicie w koszarach. I co wy tam robicie? No, albo wyjeżdżają na akcje. Były głośne akcje tutaj. Mm. Też osoby, które są, też były. No i często właśnie Krzyś wychodził. Nie będę tutaj mówić, ale w Trójmieście ostatnio były takie poszukiwania. Krzyś bardzo chciał. Odebrałam go wcześniej właśnie z dodatkowego angielskiego, no bo stwierdziłam, że no, wszystkie samochody jechały i dla niego to będzie radość. Też było oburzenie w internecie. No bo że takie poszukiwania człowieka, który zabił dziecko, a że jest Krzyś, ale Krzyś no, od malutkiego z nami przebywa. I na ja się bałem, jak miałem tylko otwarte drzwi, duże, za chwilę, i naprzeciwko był las, że za chwilę on tak wybiegnie z nożem. Ale tak, to czasami lubisz uczestniczyć w tych akcjach i obserwować, jak tata pracuje z mamą. On bardzo lubi, prosi właśnie. I ja już powiedziałam, żeby zrobił niespodziankę, bo Krzysztof mu obiecywał, no i pojechał. Ale co jest najlepsze właśnie wtedy w trakcie tej akcji? Nie wiedział, jak tutaj zawołać do taty, bo pełno dziennikarzy, to wyszedł i to jest takie śmieszne i mówi: szefie, mogę na słówko? No ja tak ciągle, ja na tym wyjeździe ani raz do taty nie powiedziałem tato. Aha. Za co lubisz mamę? Za wszystko. A co najlepiej lubisz z nią robić? Wszystko. Co lubisz? Pływać, chodzimy na basen bardzo często. Mama czeka pod zjeżdżalnią, bo mówi: czekaj, nie idź nigdzie. Co raz, lubimy jeszcze robić? Biegać, jeździć na rowerze, na łyżwach. Mama, daj mi dokończyć. No bo. Raz jak to, jak poszłam na zjeżdżalnię, mama nie czekała, tylko poszła do basenu obok, tam się gdzieś oddaliło bardziej tam głębiej wzdłuż basenu, to ja zrobiłem aferę i połowa ratowników na basenie szukała. A ja stałam, pływałam dookoła na 5 metrach, tylko nie wiem, a on chodził i nie widział. Mówiłam: Krzysiu, jestem tutaj. Widzę, że macie bardzo taką silną więź i on jest bardzo uważny na ciebie. Często gdzieś tam po przedszkolu go zabierałam właśnie na śledzenie, na obserwacje. No i kiedyś on do taty powiedział, że chodź, jedziemy gdzieś na stację. Mówię: Krzysiu, jeszcze muszę godzinę, dwie zobaczyć, czy ktoś z kratki wychodzi, czy nie. No i kiedyś do taty mówi, że co to jest za praca? Mama siedzi i nic nie robi. A teraz tobie się podoba? Ja tak powiem. No jak byłeś mały, tak powiedziałeś. On nie rozumiał, dlaczego my musimy w jednym miejscu kilka godzin gdzieś stać. On ze mną, że no nie wiem, chce mu się hot doga, a nie możemy się ruszyć, bo w tym momencie ktoś mi wyjdzie, nie zrobię zdjęć, no tak? No i często dzieci były ze mną. Jak nie rozumiał, no to się dziwił. Ale ja już jakoś go próbowałam. Wiem, że ty podobno, Krzysiu, też chcesz zostać tak jak starszym detektywem. No. A dlaczego? No bo jestem tak nauczony. Ale Krzysiu, jeszcze takie pytanie mam do ciebie. Jak w ogóle odbierają cię koledzy? Jak na przykład podjeżdżasz takim wielkim pancernym samochodem, bo widziałam to. No czasem mówią, że to niektórzy mówią, że się przechwalam, niektórzy nawet mi dokuczają, bo są zazdrośni. No ale masz też jakichś kolegów, którzy nie są zazdrośni. No tak. No i jak spędzacie czas? Jakby jak oni to na to patrzą? No bo też właśnie wiem, że pewnie jakaś zazdrość się pojawia, ale masz też taką, rozumiem, grupę swoich znajomych, którzy nie są zazdrośni. Jakby... Najwięcej to mam, kurde, znajomości poza szkoły. Normalnie jak jedziemy na lotnisko, nieraz to sobie biorę koc, na przykład jak do Katowic jedziemy, to sobie biorę koc i poduszkę. Bo często są wyjazdy, wy jesteście... I ostatnio sobie z Kajem się przykleliśmy i sobie spaliśmy. Bo to życie nasze aktywne, a co lubisz właśnie, co najlepiej z mamą? Dużo wyjeżdżamy, prawda? Ostatnio opowiedz, jak było na Krecie. Było super. Zjeździliśmy całą Kretę. Najpierw musieliśmy tak te hotele, ciągle od hotelu do hotelu codziennie, ale potem sobie na 3 dni zostaliśmy w takim jednym hotelu i było all inclusive. Jeszcze mieliśmy nawet, to 2 dni były w takim tym, w pokoju takim normalnym. Nie, jeden dzień w normalnym, w tym co pierwsze przyjechaliśmy. A potem prosiłem mamę i mieliśmy jeszcze z basenem. Pokój sobie zamieniliśmy. A wspomniałaś tutaj, Krzysiu, o swojej siostrze Kai. Za co ją lubisz? Jakby macie relacje? Jesteś takim bratem, który stoi za siostrą murem? No. Ale czasami się uwielbiają, kochają, ale czasami sobie dokuczają, co?
Krzysiu uwielbia spać z Kają, a jak Kaja już wiadomo ma 21 lat, właśnie. Czasami by chciała sobie sama pobyć, bo mówi, że ją kopię, odkrywa, a on zawsze mówi, okej. To ona mnie odkrywa, albo ja ją. Ale jesteś takim bratem, co pilnuje swojej siostry? Ale zawsze jak gdzieś idzie, to już po dwóch dniach za nią tęsknię i płaczę. No i to jest chyba takie najpiękniejsze. Junior na chwilę poszedł, więc możemy tak same porozmawiać. Tak mi showman, prawda? Jak showman. Tata. Showman w 100% jak tata. Jak z dwoma takimi wytrzymać. No właśnie, chciałam ciebie zapytać, jak w tym szaleństwie waszej pracy, waszej codzienności nie zwariować i jak ty musiałaś się w tym wszystkim odnaleźć, bo myślę, że to nie jest łatwa sprawa postawić się obok, też nawet pamiętam w jednym z wywiadów mówiłaś legendy, to nie jest łatwa sprawa. Mhm. Jak ty do tego podchodzisz? Dokładnie, ale codzienność nie jest łatwa, ale staramy się żyć jak normalna rodzina. Kiedy mój mąż zakłada łańcuchy, okulary, zmienia się w tego Krzysztofa Rutkowskiego, a kiedy w domu wraca po pracy, to jest ten mój Krzysiu. A czy musiałaś gdzieś dużo tak w sobie poukładać, nie wiem, poświęcić, czegoś zrezygnować, żeby tak zbudować tą rodzinę? No musiałam. Musiałam się właśnie jakichś kompromisów tutaj. Mhm. Ja jestem też pod znaku barana. Zresztą mój tata, który niestety zmarł właśnie 3 lata temu, był też pod znaku barana. Mhm. Moja mama, ja zawsze jak byłam mała, to myślałam, że cała rodzina to jest pod jednego znaku, więc u nas zawsze dosyć tutaj jest... No, Krzysiu jest strzelec. I ja jestem baran, ale 22 marzec, początek roku, więc tutaj chyba przed baranem jest bliźniak, tak? Jak dobrze pamiętam. Tak. No to ja może taki początek, ale no ja też dosyć, no mam taki silny charakter, tak samo jak Krzysztof, chociaż Krzysztof 6 kwiecień już tam głębiej tego barana i z tą upartością. Ale myślę, że Krzysztof, jak się poznaliśmy, to zawsze mówił, że pierwsza jest praca, a potem gdzieś tam rodzina, no bo bez tej pracy nie ma rodziny, nie ma tych potrzeb, ale widzę, że nawet z wiekiem, z każdym rokiem się zmienia, że naprawdę dużo czasu potrafi, znaczy się dużo. Tyle, ile dokładnie w porównaniu jak na początku naszego związku, to cały czas to była właśnie praca, a wszystko jakby na mnie tutaj, ja też dużo pracowałam, ale opieka nad dziećmi, a teraz bardzo często właśnie wozi Krzysia do szkoły, już tutaj kanapeczki to najlepiej od taty smakują, więc wozi do szkoły, robi kanapki, jakoś się dzielimy tym, kiedy tylko możemy, się uzupełniamy, tak? Ty jesteś, Maju, z wykształcenia psychologiem i licencjonowanym detektywem. Zastanawia mnie, jak wygląda twoja praca, no bo wiele osób postrzega cię jako żonę Krzysztofa Rutkowskiego, a to nie jest prawda, bo ty masz też swoje zajęcia. Mhm, jak najbardziej. Ja rano wstaję, wiozę Krzysia do szkoły i w tym czasie, ja w ogóle od kilku lat odbieram telefon, jeszcze raz. Dobra. Ja od kilku lat odbieram telefon alarmowy 600-007-007, więc ja cały czas muszę być przy telefonie 24 godziny na dobę. Jest to bardzo ciężkie, bo nie mogę tego telefonu wyłączyć na noc. Często o 3, o 4 mam telefony i tak naprawdę selekcjonuję i przekazuję to dalej do Krzysztofa. Często też już dopinam z klientami, mówię kwoty czy dane sprawy i jak już by gotowiec przekazuję Krzysztofowi. Rozumiem. Czy też patrzysz na przykład, że jak wspomniałaś, pamiętam, że zdarzają się tak, że czasami dzwonią szaleńcy. Czy to prawda? Tak, bardzo często. Gdzieś nawet robiliśmy, zapraszam na mój kanał, Maja Rutkowski, mieliśmy właśnie taki odcinek gdzieś, jak dobrze poszukacie, to jest taki odcinek. No tak, no czasami to są dziwne sytuacje. Często już jedziemy na miejsce i na przykład ktoś nam otwiera cały folią aluminiową owinięty i z garkiem na głowę i mówi, że żeby tak, że wszystko jakieś tam... trutki w ogóle jest podtruwany, że jest promieniowanie i musi w tym garku chodzić, w tej folii spać, no bo wtedy jest chroniony i no to są bardzo nieszczęśliwi ludzie. No wtedy próbujemy jakoś kierować nawet do właśnie szpitali psychiatrycznych czy do psychiatry. Dużo takich przypadków, ale już właśnie selekcjonujemy. Już na wstępie, jak widzę, no to po prostu każę, żeby ta osoba się udała do lekarza. Czy często mam takie osoby, gdzieś widzę, że upośledzone, gdzieś zaburzone i często z nimi rozmawiam, bo gdzieś mówią, same mieszkają, mają mieszkanie, że jeżdżą na przykład, nie wiem, za taksówkę wydały z Radomia do Warszawy 2-3 tysiące, bo ktoś takie osoby wykorzystuje, ja mu tłumaczę, poświęcam czas.
mam właśnie takiego chłopaka i no mówię mu, że tak nie można, to go pobili to do Zakopanego taksówką, tak, bo ma jakąś rentę. No i rozmawiam z nimi no kompletnie bezpłatnie. Czasami dziewczyny mają jakiś problem. Jasne. I też mi piszą jakby, że no nie mają żadnych funduszy, albo nawet czasami dobre słowo. Dużo kobiet mi mówi, że jak budzi się rano i słyszy mój głos, że ich to uspokaja, motywuje. Nawet dzisiaj puściłam posta, bo każdy po tej dużej imprezie jakby mówi, że my się chwalimy. Ja tylko pokazuję swoje życie i to instagramowe. No bo zaraz jakby wyjdziecie, przybiorę się w dresy, zrobię pranie, będę wywieszać pranie, zrobię kolację, chociaż to jest ułatwione, bo mamy catering od lat, a tak smaku. Ale ja żyję jak normalny człowiek. Dzisiaj się umalowałam, bo przyjechaliście wy. A tak to na co dzień się nie maluję, nie mam na to czasu, tak? Spinam w kucyka włosy, bo w rozpuszczonych mi niewygodnie. Podziwiam kobiety, które właśnie zawsze się budzą i mają niby nieuczesaną, a uczesaną fryzurę, bujne loki i w ogóle. Ja jeszcze mam fryzurę po imprezie, dlatego dzisiaj rozczesałam, stwierdziłam, że nie myję, bo chciałam być na czas, no bo byłam czesana w niedzielę, no. To jest tam powiedzmy półtora dnia minęło, dwa, jak byłam uczesana i no i dzisiaj powiedzmy troszeczkę inaczej wyglądam, dobrze się czuję, tak? Mogłam sobie założyć sukienkę, ale wiadomo, że w takiej sukience nie chodzę, to jest właśnie sukienka, bo chciałam nawiązać, w której byłam na komunii. Dzisiaj widziałam artykuły, że jak się ubrać na komunię, jak mamy i moja tutaj stylizacja była jako przykład, więc też jest mi bardzo miło. Więc staram się być taką przyjaciółką dla tych kobiet, dla osób, które mnie obserwują, dla ludzi, których spotykam, bo ja potrafię się nad każdym ukłonić, pochylić, każdego przytulić, nawet kelnerki, osoby, nie wiem, techniczni, którzy właśnie coś robią, pomagają, czy teraz właśnie na imprezie, no to sztab ludzi, wiadomo, kwiaty, stoły przyjechały, tir kwiatów, dekoratorki ciężko pracowały, znowu firma następna, która przywiozła stoły i meble, więc ja doceniam każdą osobę, która jakby tworzy ten efekt, tak? No właśnie, bo napracowałaś się przy tej komunii, przy odnowie tej przysięgi i zastanawia mnie to, jak postrzegasz, no właśnie wspomniałaś nawet, że piszą, że się chwalicie, jak postrzegasz ogólnie to, co się o Was pisze, bo wiem, że z jednej strony to Cię dotyka, z drugiej nie, a tak naprawdę w tym całym szaleństwie Wy jesteście taką prawdziwą, zwyczajną rodziną. Wiesz, no mój mąż mówi, ja mu ufam i tak naprawdę, że złotówki nie wydał nigdy na reklamę, jednak o nas piszą. Ja nie jestem w tym celebryckim świecie w Warszawie, nie uczestniczę na imprezach, a patrzę po dwa, po trzy artykuły na danym portalu jest, więc i też no, rozmawiam z osobami z różnych portali, z gazet i bijemy rekordy, a tak naprawdę no, nie poświęcam temu zbytnio czasu, to nie jest moja praca, no bo wiem, że co niektórzy by chcieli, walczą o tą uwagę, robią jakieś ustawki, nie ustawki. No i na tym wygląda ich praca właśnie na byciu celebrytą, a ja żyję normalnie, zawożę dziecko, pracuję w firmie, robię jeszcze jakby inne rzeczy, pomagam jak tylko mogę, no na przykład taki, nie wiem czy jak to powiem, to będzie dobrze odbierane, bo często kiedyś w ogóle pokazywałam się, jak byłam uszykowana, super ubrana, jak miałam makijaż, jak nie miałam makijażu się nie pokazywałam, no bo było mi wstyd, nie wstyd, nieraz po takich tak intensywnych dniach, gdzieś akcjach, gdzieś właśnie, gdzie mnie widzieli dziennikarze, inni ludzie. Miałam ochotę na 2-3 dni właśnie zamknąć się w domu, z dziećmi ugotować obiad i tego nie pokazywałam, bo jak widziałam na tych Instagramach, no to tylko super restauracje, super stylizacje i w ogóle. I tak mi się wydawało, no, że ode mnie to też jest, jak się pokaże, ojej, ona jest zmęczona, ona nie jest ubrana, ona ma tłuste włosy, tak? Zaczęłam to troszeczkę nieraz, nawet jak nie idę po bieganiu i biegłam na spotkanie do hotelu, żeby dopiąć z dekoratorkami, to pokazuję, zdejmuję czapkę i zobaczcie, no mam prawie mokre włosy, bo biegałam i to jest normalne, a nie takie zakłamywanie na Instagramie, że wstaję albo biegam na siłowni, super mam stylizację, a nieraz po prostu się śmiałam, jak chodziłam tak regularnie, miałam trenera personalnego, no to mnie po prostu zobaczyć, no ja wybiegałam, musiałam dziecko nieraz, wiadomo, nikt nie jest idealny, czy zaspałam, czy położyłam się o 4 spać, musiałam 6:20 wstać,
uszykować dziecko. No ja nie mam czasu, żeby włosów poprawić, mm-hmm. czy no skitkę, dresy często te, którego dnia, mm-hmm. Poprzedniego dnia zdjęłam, jakiś strój na siłownię, no i ta stylizacja zbytnio nie wyglądała jakoś tak pięknie, jak to się pokazuje. Jasne. Na Instagramie i w tym świecie na portalach, że mm-hmm. kobiety, no prawie pełny makijaż, mm-hmm. włosy wyczesane, czy pięknie spięte w kucyka i one tak ćwiczą. Tak nie wygląda prawdziwy świat i kobiety mm-hmm. są wpędzane w kompleksy, mm-hmm. bo prawdziwy świat inaczej, no moim zdaniem, wygląda. No i też właśnie dlatego chcesz to przemycać, żeby pokazywać, że tak to nie wygląda. Ja też myślę, że takim tematem, który często się też przewija, jest twoja córka. I też chyba, no właśnie, jak to tak poukładać, żeby stworzyć tą rodzinę na nowo. Ale na nowo w jakim sensie? No, że już rozstałaś się z tatą Kai. Tak, tak, ale wiesz co, no stworzyłaś my, teraz Kaja była bardzo malutka, miała 7 lat, no malutka, no mm-hmm. była, a tak naprawdę, no to też już nie chcę jakby do tej mm-hmm. historii, Kaja wracać, też była przyzwyczajona to... wracać, no bo ja mm-hmm. urodziłam Kaję, a mój mąż wyjechał na misję, nie było go rok, potem pobył 3 mm-hmm. miesiące, bo był na pierwszych misjach w Iraku. Jasne. Więc ja zawsze byłam przyzwyczajona i Kaja, że tata gdzieś jest daleko, pojechał, mm-hmm. pobył kilka miesięcy, pojechał na drugą misję, tak naprawdę już dziecko miało 2 lata i cały czas chyba z 7 czy 8 razy mm-hmm. był na tych misjach, ale już podjęłam decyzję, byłam młodą dziewczyną, wyjechałam do Warszawy, założyłam swoją agencję mm-hmm. eventową modelek, że to trochę no nie ten świat jest mm-hmm. dla mnie, no bo to był mój w ogóle pierwszy chłopak, pierwszy mężczyzna, którego mm-hmm. trzymałam za rękę, którego pocałowałam. A Krzysztof jest którym? Aha, to drugim. No właśnie, ale też jak pamiętasz takie pierwsze spotkanie Kai z Krzysztofem? Stres czy nie? Wiesz co, dla Kai? Mhm. Nie, moja Kaja, wiesz, my zawsze, ja prowadziłam agencję eventową, ona z wieloma osobami się jakby spotykała, miała kontakt i ona zawsze też, tak jak ja miałam o 9 lat starszą siostrę, że zawsze dla niej to było naturalne, mhm. to nie było jakiegoś takiego dużego stresu, więc... Dla Krzysztofa? Nie, dla Krzysztofa też myślę. Wiesz co, na początku w ogóle my, była taka historia, już mówię, nie chcę wracać, bo by była tutaj opowieść. My z Kają wyjechałyśmy do Szkocji, żeby Kaja chodziła tam do szkoły. No i ze względu na Krzysztofa wróciliśmy, bo wyjechaliśmy luty, marzec. Jak Krzysztofa poleciałam do Polski załatwiać różne sprawy, poznałam Krzysztofa w czerwcu. Nie wiem, tak jakoś to się rozwinęło, zakochaliśmy się w sobie i w wakacje latałam, mhm. że właśnie tydzień byłam w Polsce, tydzień w Szkocji, ale Krzysztof, nie wiem jak to robił, chociaż no mówię cały czas te telefony, że on gdzieś się spóźnia, to nie jest jego wina, tylko natłok tych obowiązków. I co drugi samolot to mi uciekał, więc to było bardzo ciężkie. Nieraz moja tam siostra się denerwowała, no bo to nie było specjalnie. Byliśmy w śniadaniówce w programie, potem były jeszcze 3 spotkania pomiędzy, gdzieś miałam samolot. Nawet pamiętam, było sytuację, że Krzysztof prawie zatrzymywał 30 minut samolot cały czekał, ale w końcu tak. Dokładnie, nie wiem czy to specjalnie, czy niespecjalnie jakby, ale no stwierdziłam, że takie życie no będzie ciężkie, że takie latanie. Ja zawsze lubiłam inne rzeczy, lubię adrenalinę, też bym nie mogła właśnie czym więcej siedzieć. Rzeczy, jak teraz impreza, telefony mi się nakładają cały czas, ktoś chce coś ode mnie, jedni, drudzy, barmani. Tutaj jakby obsługa techniczna, tutaj z kwiatami, z dekoracjami, z nagłośnieniem, z fotobudką. Ja to lubię, mnie to nakręca. Ja naprawdę mogę tak funkcjonować 12 godzin i czasami też zapominam o jakimś jedzeniu, zapominam o śnie. Każdy właśnie już mnie tam gdzieś znajomy pilnuje, bo w różnych takich sytuacjach kilka lat temu już w poważnym stanie wylądowałam. Taki nadmierny stres, akcje, pogoń, wywożenie dzieci z krajów arabskich. Właśnie w szpitalu i lekarze nie mogli znaleźć przyczyny, a to też może o tym jakby nie chcę opowiadać, miałam straszny ból głowy, ale to po prostu taki straszny, że kiedyś miałam taką sytuację, że właśnie koleżanka, która była fotografem, odwołała mi chyba 2 razy pod rząd sesję, mieliśmy robić jakąś taką świąteczną z małym Krzysiem i z Kają, bo mówi, że boli ją głowa i jak ja nie wiedziałam, co to jest taka silna migrena, która u mnie 2 miesiące trwała, kiedy ja nie mogłam się spionizować, kroplówki, pobieranie płynu tutaj rdzeniowo-kręgowego i nikt nie mógł znaleźć. Mi się wydawało, że ręce, nogi przeszczepiają, a nikt nie wiedział, co mi jest, tak? I też, no ale mówię, to nadmierny stres, właśnie życie w pogoni. Jak mówię, no życie nasze nie jest łatwe, no bo mamy dużo zagrożeń z każdej strony. Tak. I co tutaj chciałam właśnie przekazać, że tak naprawdę każdy może osiągnąć, o czym marzy. Moja siostra zawsze mi mówiła, Maja, jak byłam mała,
masz o dużych rzeczach. Marzyłaś? Marzyłam, tak, ale ona mi właśnie powtarzała. Nie masz na przykład o, nie wiem, pięknym domu z basenem, tylko o prywatnej wyspie. Jak będziesz miała dom z basenem, no to w najgorszym wypadku, ale gwiazdy cię słuchają, wszechświat cię słucha i masz o wielkich rzeczach, a nie o małych. No bo jak zaczniesz sobie dom z basenem, no to będziesz miała, nie wiem, dom bez basenu na przykład w najgorszym, a wiesz. Nie, to jest takie śmieszne, bo takie rzeczy jakoś nie były dla mnie tak bardzo istotne, dokładnie. Tak mnie zastanawia, czego mogę Ci życzyć oprócz wytrwałości, mam wrażenie, w tym życiu. Wiesz co, zdrowia, a resztę załatwimy. No to mam nadzieję, że załatwimy. Dziękuję, że ugościłaś mnie tutaj, no bo wiem, że niedługo lecisz na wakacje, żeby chwilę odpocząć. No na wakacje, na wyjazd do przyjaciółki. Nie widziałam się z nią już chyba z 3 lata. Właśnie mamy różne możliwości, tylu znajomych, którzy mają hotele, restauracje, a nie ma cały czas tego czasu właśnie, jeszcze czasu, bo ta doba to jest jednak za krótka, wiesz, czasami jest druga, trzecia w nocy, a ja mam tyle rzeczy jeszcze do robienia i czasu i zdrowia. No to tego Ci życzę i dziękuję Ci bardzo, że ugościłaś nas. Dziękuję ślicznie.